14 marca, kategoria modlitwa, hasło podziękuj Bogu dziś za trzy wybrane rzeczy. Jako reporterzy Radia Jasna Góra bardzo często rozmawiamy z pielgrzymami, którzy przychodzą tutaj do Jasnogórskiego Sanktuarium i zadajemy im pytanie, dlaczego tutaj przyjechaliście, z jakimi intencjami. I bardzo często słyszymy takie sformułowanie, przyjechałam do Matki Bożej po to, aby poprosić o zdrowie, o powodzenie na maturze, o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny. Ostatnio w jednej z rozmów usłyszałam coś innego. Jedna pani powiedziała, że wypadałoby może o coś poprosić, bo tak robią inni, ale ona przede wszystkim chciałaby podziękować. I co uderzyło mnie najmocniej, chciałaby podziękować za to, co jest dobre w jej życiu, ale także za wszystkie upadki i za całe też zło, które doświadczyła w swoim życiu. I dziś, w tym dzisiejszym zadaniu, chciałabym Państwa zaprosić do tego, byśmy spróbowali wprowadzić w nasze życie taką praktykę dziękczynienia. Bo prosić jest nam bardzo łatwo, szczególnie kiedy prosimy o to Pana Boga, a niejako zrzucając na Niego odpowiedzialność za pewne rzeczy w naszym życiu. No, Panie Boże, poprosiłam Cię o to, nie zdarzyło się tak w moim życiu, w związku z tym to Ty ponosisz winę i rozgrzeszamy się z pewnych decyzji. Natomiast dziękczynienie jest kwestią odpowiedzialności, przynajmniej mnie się tak wydaje. Dziękując komuś za pomoc, jednocześnie mamy tą świadomość, że ten sukces, który osiągnęliśmy, nie jest zasługą tylko i wyłącznie naszych talentów, naszych zdolności, ale także pomocy kogoś innego, czy to Boga, czy drugiego człowieka. A w naszej ludzkiej naturze bardzo mocno zapisane jest to, że z sukcesem nie lubimy się dzielić. Dlatego dziś chciałabym zaprosić Państwa do praktykowania takiego dziękczynienia. Podziękujmy Bogu za trzy rzeczy. Może za jedną rzecz materialną, skarpetki otrzymane ostatnio od babci, za rzecz niematerialną, na przykład krajobraz, który widzieliśmy podczas ostatniej podróży i, co może być najtrudniejsze, podziękujmy za jakiś kryzys czy jakieś nieszczęście, którego doświadczyliśmy w naszym życiu. Chorobę, niepowodzenie w pracy, za to także można dziękować. Więcej w porannym espresso o godzinie 9:10. Do usłyszenia.